Port zewnętrzny składa się z dwóch elementów podstawowych. Falochron zachodni i falochron wschodni. Falochron wschodni praktycznie wykonany jest w części nasadowej do 24 sekcji, zarówno od strony wewnętrznej, jak i od strony zewnętrznej portu. Do wykonania zostały narzuty kamienne stanowiące podparcie i oparcie dla elementów rozpraszających energię, czyli zastosowanych tutaj w sposób innowacyjny elementów X-Block Plus. Te narzuty musimy wykonać, bo są na razie doprowadzone do poziomu zero. Musimy je wyprowadzić ponad poziom morza i później do wysokości docelowych, czyli wysokości 5 metrów i 6,5 metra w części głowicowej. Mniej więcej w tej chwili jesteśmy na 50-60%. Falochron zachodni jest zdecydowanie dalej zaawansowany, gdyż prace wykonywane były na akwenie osłoniętym przez falochron wschodni. Pozostały nam tylko i wyłącznie ostatnie sekcje i sekcja głowicowa. Zakończyliśmy wszystkie roboty zasadnicze, konstrukcyjne, żelbetowe, więc dla śluzy zostały zakończone roboty żelbetowe. Trwają prace konstrukcyjne związane z montażem konstrukcji stalowej bramy. Wszystkie 4 bramy zostały dostarczone na budowę. Brama numer 1 i numer 2 w kieszeni południowej. Kończymy etap scalania i rozpoczynamy pierwsze próby ruchowe dla dwóch pierwszych bram. Zostało nam jedne, ostatnie betonowanie na kanale żeglugowym, więc też możemy powiedzieć, że właściwie zakończyliśmy prace żelbetowe na kanale północnym i kanale południowym. Przystąpimy do procesu zalewania śluzy. Jest to ściśle związane z procesem testowania i będzie powiązane z kolejnymi etapami, więc jest to proces długi, długotrwały i związany właśnie z wszystkimi próbami, które należy przeprowadzić. Po wykonaniu prób, po zalaniu śluzy wodą, będziemy mogli dokończyć roboty ziemne w postaci robót czerpalnych na kierownicy północnej i południowej, tak żeby udrożnić już cały kanał dla potencjalnej przyszłej żeglugi. Do wykonania na wyspie mamy jeszcze zamknięcie wrót północnych. To będzie nas czekało praktycznie na prawie sam koniec prac. No i pozostaje nam do wykonania jeszcze część geotuby i zasyp kamienny tej geotuby z formowaniem skarb. Rozbieramy również nasze nabrzeże tymczasowe, zwane potocznie kolankiem. Był to nasz plac składowy, był to nasz plac przeładunkowy, stąd wywieźliśmy wszystkie elementy do wykonania grodzy sztucznej wyspy. No i w tej chwili do końca lutego mamy plan zdemontować się stąd i zostawić już praktycznie akwen czysty, taki jak był kiedyś na początku budowy.